Witajcie, w tym filmie opowiem, jak wyszlifować krawędzie takich płytek drukowanych, zwłaszcza jeżeli mieliśmy kilka płytek na arkuszu i je przełamaliśmy w celu oddzielenia, to ta krawędź nie jest zadowalająca, no i należałoby ją wyszlifować. A więc jak to zrobić? Widzicie, mam tutaj pilnik, papier ścierny, trochę wieje akurat dzisiaj. No ale pilnikiem tego nie będziemy robić. Pilnikiem jedynie byśmy mogli sobie zniszczyć te płytki. Potrzebujemy papier ścierny. Poprzednio to było robione na gradacji 180 i było ok. Dzisiaj mam, no akurat zwiało mi ten arkusz, musicie na słowo uwierzyć. Tu jest kawałek, już jedna wyszlifowana płytka była. Tutaj była gradacja 400 na tym papierze. I też dużo lepszy jest papier ścierny na tkaninie niż na papierze, bo tu na papierze to dosyć szybko te ziarenka odpadają, no i musimy zmienić ten arkusz po kilku takich płytkach, ewentualnie po kilkunastu. Więc jak to zrobić? Potrzebujemy kawałek twardej powierzchni, na przykład ze stali nierdzewnej płytka. Najlepiej jakby ona była znacznie większa, albo płytka gresowa, kafelka, tak jak się przy remoncie stosuje. Na to kładziemy papier ścierny, żeby mieć gładką powierzchnię. I w taki sposób, jak ja to teraz pokażę, pod kątem prostym, dokładnie tak to trzymam, tak. I drugą ręką trzymam papier i takie ruchy w prawo, w lewo, w prawo, lewo. Z uwzględnieniem, że to ma być płasko i pod kątem prostym ma być. Czyli nie ma być tak, że tu lewa strona idzie do góry, a prawą szlifuje. Albo w tą stronę, że lewą szlifuje, a prawa w górze. Ma być to jednakowo, tu pod kątem prostym. I jeśli tego dopilnujemy, będziemy skupieni przy tym, no to gwarancja, że wszystko pójdzie dobrze. Tutaj było frezowane, więc oryginalnie jest gładkie. Ewentualnie możemy tylko 3 razy delikatnie przejechać, 4. No a tam po przełamaniu krawędź, co teraz widzimy, akurat jest taka poszczępiona, trochę można by się skaleczyć. No to trochę więcej, nie wiem, 8 razy. No zależy, będziecie widzieć. No i w ten sposób sobie przygotujemy elegancko płytki właśnie do projektu, do urządzenia, zanim te elementy poltujemy. Co tutaj warto jeszcze powiedzieć? No później ten pył możemy, ja mam taką metodę, ręcznikiem papierowym po prostu. Kilka kropli wody daję na ręcznik papierowy i po prostu przecieram z każdej strony tą płytkę drukowaną i to jest tanie, zawsze mi się sprawdza. No już od kilku miesięcy stosuję te płytki, używam ich, no i różne metody były sprawdzane, także twarda powierzchnia i papier ścierny o gradacji, takie jak powiedziałem, 180 będzie dobre, 400. Im większy numerek, tym drobniejsze te ziarenka są na papierze. No i to by było tyle. Na pewno nie żadne mechaniczne, typu przystawianie tego do jakiejś szlifierki, do jakiegoś koła szlifierskiego, jakiś taki pilnik metalowy. O tym to jeszcze bardziej poszczępimy. Wypróbowane już to było. Także w tym odcinku to wszystko. Fajnie, że jesteście, że oglądacie i do usłyszenia w kolejnym.